O Blatomanie 2 słyszałem wiele złego. Najgorsza część z serii o dziedzictwie Kane'a. Najbrzydsza, bezcelowa, niekanoniczna, zrobiona przez ludzi, którzy zapewne tylko zamiatali i przynosili kawę przy produkcji oryginalnego Soul Rivera. Nie mam z tą grą żadnych wspomnień. Z Nosgoth zapoznaję się od niedawna, z perspektywy czasu, instalując odpowiednie łatki, które umożliwiają uruchomienie tych produkcji na dzisiejszym sprzęcie. I tak po dosyć dokładnym ograniu Blatomana 2 mam kilka konkluzji. Być może zaskakujących dla niektórych. Najprawdopodobniej niepopularnych, bo mnie grało się nawet przyjemnie. Ja nazywam się Wiktor Tarapacki, a przed wami Legacy of Kain Blatoman 2 w wersji na komputery osobiste z platformy Steam. Do you so wish to return to the grave, old friend? You are in no position to challenge me. You have been asleep for 200 years. I need no false courtesies from you, Kane. We are allies only by necessity. Blatoman 2 miał podgórkę. Zaczął powstawać jako kontynuacja przygód Kane'a jeszcze w czasach, kiedy tworzono pierwszego Soul Rivera. Są nawet pogłoski, że w rzeczywistości miała być to inna gra, ale na pewnym etapie uznano, iż jako część serii Legacy of Kane sprzeda się lepiej. Jedna z sugestii prowadzi do tego, że Blatoman 2 to poklejone resztki sequela Chakan The Forever Man. Takiej gierki z Sega Genesis. To nie do końca prawda. Z tego co udało mi się znaleźć, jeden z twórców, Steve Ross, wcześniej rzeczywiście pracował nad ową grą. Jednak ostatecznie został przeniesiony do zespołu tworzącego przygody Kane'a. Inny projekt, ale artysta ten sam. A jak się pracuje nad kilkoma rzeczami w niewielkich odstępach czasu, to bywa tak, że pewne motywy się powiela. Innym tropem była niewydana gra Sirens, z której pozostały nam pewne grafiki. Przy niej również pracował Steve Ross i widać, że pewne elementy po prostu przeniósł do Blatomana. Hipotezy, jakoby Sirens było wczesną wersją nowego Kane'a, nie są jednak prawdziwe również w tym przypadku. Skoro już napomknąłem o pracownikach, to warto wspomnieć o czymś związanym z Dead Space oraz The Callisto Protocol. Pieczę nad tymi produkcjami piastował ten sam człowiek. I cóż, zaraz obok Mike'a Ellisa nadzorował to, jak ostatecznie wyglądał Blatoman 2. Mowa oczywiście o Glennie Schofieldzie. Glenn jako wiceprezes Crystal Dynamics w tamtym czasie miał na głowie trochę innych rzeczy, ponieważ zajmował się grami wyścigowymi. Walt Disney World Quest Magical Racing Tour oraz Mad Dash Racing. Jak można się domyślić, skupienie się przez głowę zespołu na innych projektach, tak różnych od wampirzej serii, sprawiło, że kontrola nad Blatoman 2 wymykała się miejscami. I uwaga, bo za grę nie odpowiadał stricte Crystal Dynamics, tylko Nixes Software. Nie zmienia to jednak faktu, że po stronie Crystal stała odpowiedzialność za dostarczenie Eidosowi produktu, jakim była gra z uniwersum Kane'a. Sytuacji nie poprawiało to, że wydawca naciskał na zespół, aby stworzył coś z prostszą fabułą oraz większą ilością seksu. Hehe, bo przecież Blood Rain się sprzedaje. Wypadałoby dodać trochę więcej szczucia wiadomo czym, bo gracze to kupią. Tworzenie gier od tabelki już trochę w tej branży siedzi. Blatoman 2 był więc projektowany od podstaw, z niewielkim zespołem, ponoć mało zaangażowanym dyrektorem i co chyba najgorsze, w dziwacznej separacji od ekipy Amy Henning tworzącej Soul Rivery. Najprawdopodobniej dzielono się szczątkowymi informacjami, ale można było zapomnieć o wymianie modeli poszczególnych postaci czy lokacji. Co zresztą bardzo mocno widać, kiedy jakaś postać występuje w Blatomanie 2 i Soul Riverze 2. Nim nowa opowieść o Kane'ie trafiła na półki sklepowe, przeszła również niezwykle burzliwy proces twórczy, jeżeli chodzi o typ rozgrywki. Blatoman 2 najprawdopodobniej miał być początkowo skradanką. Popularność takich gier jak Thief czy Metal Gear Solid sugerowały, że może to być dobry kierunek. Jednak ostatecznie zrezygnowano z tego. Niektórym udało się dotrzeć do informacji związanych z bardziej skradankowym charakterem gry. Prawdopodobnie również na początkowym etapie zakładano podobne rozwiązanie co w Soul Riverze, czyli jakiegoś rodzaju otwarty świat. Niewielkiej ekipie nie udało się jednak pokonać technologicznych progów. Gdzieś na ostatniej prostej zaczęto dopasowywać fabułę Soul Rivera 2 do Blatomana 2. Dokładnie w takiej kolejności, niestety. Być może dlatego wydarzenia z tego pierwszego tak znacząco wywróciły status quo.
Tyradę o tym, w jak ogromnych bólach powstawały przygody Kane'a, niech podsumuje sam Steve Ross, który powiedział, że proces twórczy niemal doszczętnie go wykończył. Ostatecznie to nie do końca wina samego studia. Wygląda to raczej, jakby w tamtym czasie Eidos starał się za wszelką cenę wydoić posiadane marki. Nowe przygody Kane'a pojawiły się kilka miesięcy po Soul Riverze 2, który bardziej niż na rozgrywkę postawił na oprawę graficzną i fabułę. Tak oto docieramy do momentu, w którym mogę powiedzieć trochę o tym, z czym seria o dziedzictwie Kane'a była dotychczas mocno kojarzona. Zacznijmy od podstaw, które są mocno pogmatwane, ale konieczne, żebyśmy uniknęli pewnych nieporozumień. Blood Omen 2, wbrew nazwie, nie jest kontynuacją Blood Omena 1, a implikacją wydarzeń Soul Rivera 2. Co mam na myśli? Blood Omen 2 zaczyna się 200 lat po zniszczeniu filarów Nozgoth, ale nie jest to to samo wydarzenie co w pierwowzorze. Raziel i jego działania doprowadziły do tego, że Kane najprawdopodobniej nie odkrył maszyny czasu w momencie naprawiania wielkich słupów. Krótko mówiąc oraz unikając spoilerów, niektóre wydarzenia z oryginalnego Blood Omen nie miały miejsca. To nie zmienia faktów, że filary zostały zniszczone, a Kane rozpoczął podbój Nozgoth z mieczem Soul River u boku. Dzieje się tak, ponieważ wydarzenia z Soul Rivera wciąż są obowiązujące. Raziel musi się pojawić, ponieważ muszą zadziać się wydarzenia z Soul Rivera 2, aby mogły wydarzyć się rzeczy z Blood Omena 2. Wampir Dusz nie powstanie natomiast, jeżeli akcja nie potoczy się jak w Soul Riverze 1. Blood Omen 2 jest więc prequelem do Soul Rivera, ale nie jest bezpośrednią kontynuacją Blood Omena 1, ponieważ wydarzenia z Soul Rivera 2. Chyba zaczynam dostrzegać powód do całkowitego rebootu serii. Tak, aby ogarnąć, dlaczego to wygląda w taki sposób, trzeba mieć w pamięci wszystkie wydane do czasu Blood Omena 2 gry z serii Legacy of Kain. Inną sprawą jest to, że Blood Omen 2 ostatecznie może być również ogrywany jako osobna przygoda, oddzielna od całej serii. Bo nie potrzebujecie w sumie żadnych wiadomości o tym, co się stało wcześniej, bo to, co doprowadzi do wydarzeń Blood Omena 2, wydarzy się dopiero później. Nie ogrywałem jeszcze Defiance, ale jeżeli tam nic się nie zmieni, to Blood Omen 2, wbrew niektórym opiniom, jest kanoniczny. I osobiście odmawiam innego stwierdzenia, bo Amy Hennig zrobiła iście karkołomne wyczyny, tylko po to, aby owa gra była kanoniczna. Tak uwielbiany przez wszystkich Soul River 2 legitymizuje tę odsłonę, czy to się komuś podoba, czy nie. Skoro to mamy już za sobą, oryginalnie fabuła i tak miała być kontynuacją Blood Omena 1 i chyba scenarzyści totalnie zapomnieli, że pewne postacie wykitowały, a inne miały odmienne charaktery. Ale jak wspomniałem, Soul River 2 sprawia, że to ma jakiś sens. Akcja rozpoczyna się jakieś 200 lat po upadku filarów Nozgoth. Kane postanawia zostać władcą świata i wraz z Voradorem podbijają kolejne ziemie ludzi. Historia nieraz pokazała nam, że gdy zaistnieje jakieś wielkie zagrożenie, to ludzie łączą się i nie inaczej było w tym przypadku. Człowieki pod przywództwem zakonu Sarafan zjednoczyli się przeciwko wampirom. W trakcie jednej z bitew zdradzony Kane przegrywa z Lordem Sarafan i niemal umiera. Akcja ponownie przenosi się dwa wieki później. A Kane w końcu otwiera zaspane oczka. Wampirzyca Uma wprowadza go w nowy świat, gdzie średniowieczne motywy zostały wypchnięte z Nozgoth nową technologią. Glifami, które zaczęły napędzać większość urządzeń. Mamy więc epokę przemysłową. Duże rozwarstwienie społeczne i wszechobecne maszyny, których świetność mogliśmy jedynie podejrzewać w pierwszym Soul Riverze. Akcja gry została ograniczona z pewnymi wyjątkami do jednego miejsca. Do Łodzi, znaczy miasta Meridium, ludzkiej stolicy, w której rezyduje Sarafan Lord. To całkiem dobre rozwiązanie, bo dzięki temu możemy dokładniej przyjrzeć się jakiemuś skrawkowi Nozgoth. Po samouczku z Umą zaczniemy sami biegać po Meridium, aby odkryć, co doprowadziło do naszej klęski. I tutaj należy zaznaczyć. Nie szykujcie się na efekt wow, jak to było w przypadku Soul Rivera albo oryginalnego Blood Omen. Każde zadanie jest logiczną kontynuacją poprzedniego, bez próby robienia czegoś ponad to, co jest wymagane. Nie ma tu filozoficznych dywagacji o przeznaczeniu i predestynacji. Brak tu barwnych dialogów z jakąś wyśmienitą puentą. Rzeczy się dzieją i tyle.
Co nie znaczy, że nie wprowadza się tu paru rzeczy, które mogą mieć duży wpływ na kolejne części Legacy of Kain. Ba, o niektórych dowiadujemy się już w Soul Riverze 2. Twórcy w miarę sprawnie radzą sobie we wprowadzaniu kolejnych umiejętności i związanymi z nimi ciekawostkami. Widać, że gra była projektowana również tak, żeby nie przytłoczyć graczy wchodzących dopiero do świata Nozgoth. Czy są wątki romansowe? Chyba, ale tego twórcy akurat nie potrafią poprowadzić w ogóle. Słyszałem, że w tej odsłonie Kain stanowi tu takie popychadło dla wszystkich. Nie do końca się z tym zgodzę. Tak, inne postacie wyznaczają mu cele, ale bohater zawsze stawia swoje korzyści ponad innych. Charakter tej postaci stanowi coś pośredniego między Blood Omenem a Soul Riverem. Trochę szkoda, że nie poruszono motywów rozwijającego się społeczeństwa, bo mogłoby to wprowadzić trochę poważniejsze tony do fabuły. Nie rozmyślalibyśmy nad znaczeniem jednostki jak w Soul Riverach, ale o roli ogółu. Ogólnie fabuła jest odpowiednia, co prawda o wiele prostsza oraz sztampowa w porównaniu do poprzednich gier. Nie jest jednak totalnie skopana, jak twierdzą niektórzy. Stanowi całkiem dobre i łatwe wejście w bogate uniwersum Kaina. Jeżeli boicie się sięgnąć po Blood Omena 1, to Blood Omen 2 rzeczywiście może być wstępem do Soul Rivera 1, a później do 2. Pora przejść do rozgrywki. Pobrałem Blood Omena 2, odpaliłem i nie działał. Zainstalowałem jedną łatkę i produkcja dalej zamrażała się na ekranie startowym. Zainstalowałem drugą, revamped i zadziałał. Polecam ten plik, jeżeli chcielibyście odpalić grę na czymś nowszym niż worek ziemniaków. Blood Omen 2 jest produkcją, którą udało mi się ukończyć w 18 godzin, ale biorąc pod uwagę mój brak rozgarnięcia w niektórych etapach, można by było skrócić ten czas o jeszcze 2 godziny. Całość została podzielona na 11 poziomów. Każdy z nich zapewnia trochę eksploracji, obowiązkową walkę, trochę skradania, niezbyt ciężkie łamigłówki, a czasami pojawią się również bossowie. Przejdziemy sobie przez każdy z tych elementów po kolei. Lokacje, po których będziemy mogli się poruszać, są posegmentowane na mniejsze miejscówki. Zazwyczaj wystąpią w nich jacyś przeciwnicy, czasami trafią się pomieszczenia, w których być może coś planowano, ale ostatecznie w żaden sposób ich nie zagospodarowano. Jeżeli jesteśmy w mieście, istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że natkniemy się na zwykłych obywateli, którzy włóczą się bez celu. Fajna rzecz służąca do zbudowania makiety żyjącego świata i do wysysania krwi. To jest jeden z elementów, który fajnie buduje narrację poprzez mechanikę. Kain już od samego początku może pożywiać się pokonanymi wrogami. Zapełniają mu oni pasek życia i rozwoju. Fajnie jest zauważać, jak początkowo zwykli obywatele są w stanie zapełnić pasek witalności, a bez czasem stać się jedynie marnym ułamkiem tego, czego potrzeba do zaspokojenia głodu. Podczas eksploracji możemy natknąć się też na specjalne skrzynie. Ich fabularne wytłumaczenie jest idiotyczne, ale zdają egzamin w rozgrywce. W jednych znajdziemy specjalne błyskotki, po wciągnięciu których zwiększymy pasek rozwoju. Wypełnienie fioletowej fiolki spowoduje, że Kain będzie krzyczał. A w międzyczasie urośnie mu pasek życia. W drugim rodzaju skrzyni natkniemy się na ulepszenia broni. Widziałem trochę narzekań na system zużywania się oręża, ale mi jakoś przypadł do gustu. Rozpadające się ostrze podczas potyczki dodaje trochę dramatyzmu. Nie zmienia to jednak faktu, że równie dobrze możemy większość gry przejść korzystając jedynie z domyślnych pazurów. Walki ze zwykłymi wrogami są banalne, jeżeli już rozgryziemy schemat ruchów. Aby móc atakować lub bronić się, musimy wcisnąć odpowiedni przycisk. Dodając do niego kolejny, będziemy automatycznie blokować uderzenia. Można sobie ten system utrudnić w ustawieniach, ale komu by się chciało to robić? Ciosy, które możemy zablokować, nie są oznaczone w żaden sposób. Te, które nas odepchną, mają żółte iskierki, a nie do zablokowania – czerwoną. Ostatnie, najśmiertelniejsze, mają dodatkowo nieprzyjemną właściwość wywracania naszego bohatera na plecy, co niekorzystnie wpływa na dynamikę walki. Jeżeli macie łeb na karku, to szybko zrozumiecie, jakie schematy mają wrogowie i potyczki staną się czymś, co dzieje się w tle całej przygody. Jedynie pierwsze spotkania z nowymi złolami mogą podnieść ciśnienie. I to nie zawsze, bo wrogowie zazwyczaj atakują po kolei, grzecznie czekając, aż kogoś skończymy okładać po twarzy.
Inaczej sprawa prezentuje się z bossami. Te walki zazwyczaj mają kilka faz i wymagają od nas mniej standardowego podejścia. Każdy z fragmentów potyczki to inny schemat działania oraz wykorzystanie różnych umiejętności Kaina. Nagrodą za uporanie się z szefem planszy jest zazwyczaj nowa umiejętność jak daleki skok czy furia. No właśnie. Specjalne zdolności, które wybieramy z całkiem poręcznego kołowego menu. Dzielą się na trzy rodzaje. Niebieskie są przeznaczone do rozwiązywania zagadek. Czerwone zaś do ofensywy. Fioletowe stanowią mieszankę dwóch poprzednich, czyli mogą być wykorzystywane w walce lub do rozwiązywania zagadek, jakimi nieraz są bossowie. Czerwone umiejki dodatkowo wymagają od nas naładowania specjalnego paska. Możemy go wypełnić w jeden sposób, czyli parując uderzenia przeciwników. I te ofensywne zdolności mogą być poniekąd odpowiedzią na to, że im dalej w grze, tym bardziej pomniejsi wrogowie stanowią niesatysfakcjonującą przeszkodę do lepszych segmentów. Podpalenie czy furia to takie umiejętności, po których użyciu większość oponentów leży i czeka na wysiurbanie. To picie krwi, które jest wymagane do zrównoważonego i zbilansowanego rozwoju głównego bohatera, ma animację, która początkowo może nie przeszkadzać, ale z czasem staje się niezbyt miłym obowiązkiem. W końcu chcemy rozwinąć bohatera w pełni, prawda? Więc sporo czasu poświęcimy na zwyczajne wysysanie krwi i oblizywanie się po niej. Mamy tu jeszcze pozostałości po skradankowej przeszłości produkcji. Gdy na podłożu znajduje się jakaś lekka mgła, możemy zmienić swoją postać w widmo, niewidoczne dla nieuważnych przeciwników. Ci uważniejsi nas zobaczą. Niektórzy z nich nawet specjalnie świecą, niczym choinka, gdy zbliży się do nich wampir. W każdym razie skradanie się nie jest zbyt rozbudowane, ale daje trochę frajdy. Możemy bowiem podejść od tyłu, wcisnąć odpowiedni guzior, gdy zobaczymy czaszkę i nagle... Patrzaj tam! Hop! Ziup! Rysp! Uhu! Z tych rzeczy, o których wspominałem na początku rozdziału, pozostają jeszcze zagadki. Nie są one wymagające, ale zaprojektowano je z głową. Żadna nie zatrzymała mnie na dłużej, ale też ani razu nie poczułem niechęci do nich. Nawet fajnie się je rozwiązywało. Co zaś się tyczy segmentów platformowych, występują, ale też nie stanowią większego wyzwania. Taki przyjemny element, który uatrakcyjnia czasami bieganie po lokacjach. Słyszałem też sporo narzekania, jakoby fizyka poruszania się Kainem była tak okropna, że nie sposób czerpać tu żadnej satysfakcji. I nie zgodzę się z tym, bo u mnie działało to wszystko całkiem dobrze. Protagonista zatrzymywał się, kiedy przestawałem wychylać drążek, stawał gotowy do walki, gdy przytrzymywałem bumper. No właśnie, zróbcie sobie przysługę i grajcie na padzie. Podobnie jak miało to miejsce w Soul Riverze, w mojej opinii kombinacja klawiatury i myszy nie zdają egzaminu. Potęgują jedynie frustrację i zmieniają rozgrywkę w torturę. Jeżeli macie tę grę na Steam, to schemat sterowania możecie pobrać ze strony społeczności. Jak ma się sprawa z zapisami? Zastosowano tu ciekawą mieszankę zapisów ręcznych i checkpointów. W trakcie gry możemy natrafić na specjalne oznaczenia. Jeżeli na nie wejdziemy, to aktywujemy miejsce, w którym się odrodzimy po zgonie. Jeżeli natomiast chcielibyśmy wyjść z programu, to musimy odpalić menu i zapisać grę ręcznie. Po ponownym wczytaniu nie odrodzimy się jednak w miejscu dokonania zapisu ręcznego, a tam, gdzie był ostatni checkpoint. Bardziej przypadł mi do gustu ten sposób niż to, co zrobiono w Soul Riverze 2. Jest po prostu szansa na krótsze sesje. Na sam koniec... bugi. Napotkałem tylko jeden, przez który wypadłem za mapę. Tutaj Wiktor z przyszłości, który montuje materiał. Skłamałem. Trafił się też drugi błąd. Dźwięki po walce z jedynym bossem jakoś się dziwnie zapętliły. Słyszałem, że po premierze gra była pełna gliczy, ale być może to wynik zainstalowanej przeze mnie fanowskiej łatki, która pozwoliła mi odpalić produkcję na Windowsie 10. Jedną z najbardziej nagłaśnianych wad Bladomena 2 do dzisiaj pozostaje grafika. I całkowicie się z tym zgodzę. Niemniej wprowadzę tutaj rozróżnienie, bo grafika a styl to dwie różne rzeczy. A o ile jedno jest rzeczywiście brzydkie, o tyle drugie całkiem mi się podoba. Lokacje są fajne. Ceglane, duszne miejscówki Meridian jasno sugerują, czy jesteśmy w dokach biedoty, bogatszych dzielnicach miasta, opuszczonych kanionach czy industrialnych fabrykach.
Dodatkowo, podobnie jak miało to miejsce chociażby w Soul Riverze, lokacje próbują tworzyć meta-opowieść. Geigerowskie wizerunki bliżej finału, freski z przeszłości, witraże w katedrze. To wszystko daje fajne wrażenie. Szczególnie ciekawie prezentuje się Eternal Prison, lokacja, w której przetrzymywani są najróżniejsi pacjenci, odbiegający swoim myśleniem od standardowego. Tutaj mamy wręcz poziomy, których konstrukcji nie powstydziłby się McGive Alice. I to pochwała. Mało tego, jest tam pomnik jednego z przeciwników z jedynki, co może sugerować, dlaczego Kane nie mógł odkryć maszyny czasu wcześniej. Po prostu gość odpowiedzialny za ten bieg wydarzeń siedział tutaj, w tej lokacji, między czubkami. Niektórzy dzisiaj próbują wzbogacić Blood Omen 2 ray tracingiem i wygląda to bardzo klimatycznie, sami zerknijcie. Postaci poboczne są zabawne i widać, że ich korzenie sięgają jeszcze poprzedniej generacji. No po prostu spójrzcie na ich wytrzeszcz. Mało detali, projekt zajechany przez kogoś, kto to modelował. Początkowo chciałem powiedzieć, że chociażby postacie pierwszo- i drugoplanowe zostały wykonane jako tako. Nie, spójrzcie na Umę, gdy ją poznajemy. I co jej się stało z oczyma w dalszym segmencie? Stała się plebejskim NPC? Vorador, co z tobą? A zresztą... Niemniej podoba mi się to, jak wygląda Kane i bossowie. Mówimy tu wciąż o młodych wampirach, które nie przeszły jeszcze zaawansowanych ewolucji. Ta pośrednia forma między Soul Riverem a pierwszym Blood Omenem głównego bohatera jakoś do mnie przemawia i nie uważam ją za złą. Za okropny natomiast uznaję design niektórych wrogów, szczególnie postaci kobiecych. I to jest chyba wynik popularności Blood Rain i nacisków Eidosu, aby gra mocniej eksponowała pewne rzeczy. W Soul Riverze 2 kobiety mogły mieć normalne zbroje adekwatne do ich zawodu. W Blood Omen 2 płeć piękna musi natomiast biegać w bikini. I nie czepiam się już Umy, bo niech będzie, że to wampirzyca i ma większą wytrzymałość. Kane przecież też biega z gołą klatą. No ale zwykli ludzie? Nie kupuję tego. Szczeniackie zagranie, które miało zapewne zagnać przed monitor zaślinionych nastolatków spragnionych pikselowych części ciała. To, na co należy spojrzeć jednak przychylniejszym okiem, to próba budowania oczekiwań graczy za pomocą skali przeciwników. Tak, niektórzy wrogowie wyglądają jak mobilne czołgi, ale ostatecznie to nie oni są najgroźniejsi, a te bardziej zbliżone wzrostem do Kane'a kreatury. Nie oczekujcie zbyt wielu pamiętnych kawałków muzycznych, nie wybijają się z tła, dobrze budują klimat, ale nie wywiercają się w pamięć. Takie okej. Coś, co natomiast wybija się w swojej wybitności, to Simon Templeman. Jego głos wciąż sprawia, że Kane zachowuje swój charakter i budzi grozę. Widać napracowanko, bo główny bohater staje się żywy głównie za sprawą swojego głosu i tym, jak jest odgrywany. I left the relative safety of Sanctuary and ventured once more into the night. The industrial quarter of Meridian was, I discovered, a heavily guarded fortress. Rather than assault it directly, I stole into the workers' commons and began my quest for the Nexus Stone there. I to pomijając animację, bo ten segment nie bez powodu zostawiłem na koniec. Umówmy się, wszyscy wiedzieli, że ten aspekt skopano. Upadek filarów Nozgoth, no trochę inaczej go sobie wyobrażałem. Kane po prostu się obraca bez poruszania nóg. Czemu tak śmiesznie biega z tą otwartą gębą? Co to za ruchy? Prisoner, I require information. I tak, śmiałem się podczas oglądania niektórych scenek, co mimo wszystko zaliczam do plusów. Animacje są tak złe, że tworzą osobną kategorię, która wychodzi drugą stroną i zaczyna być dobrą, bo śmieszną. No dobra, porozmawiajmy troszkę o tym, dlaczego Blood Omen 2 był tak źle odebrany. Bo z tego, co mogliście usłyszeć, dostrzegam wady, ale gry nie traktuję jako coś totalnie skopanego. Nie narzekam na każdy aspekt, tak jak to onegdaj się robiłem z Bad Day LA czy Arcanią. Po pierwsze, downgrade. Soul River zaczął stylizować swoją oprawę na bardziej komiksową, nierealistyczną, przez co wygląd Blood Omena 2 mógł być sporym szokiem. Ta odsłona chyba próbowała iść w coś bardziej realistycznego, co z technologią początku XXI wieku mogło i było zgubne.
gra wyglądała inaczej, a co gorsza, Soul River 2 zaprezentował pewne aspekty Blood Omena o wiele korzystniej. Przez to nowe przygody Kane'a wypadały jeszcze bladziej. W niektórych źródłach znalazłem informację, że sam Steve Ross dostał dużą swobodę nad tym, jak miał prezentować się Blood Omen 2 od strony wizualnej. Artysta miał z tego skorzystać, ignorując styl wypracowany przez ekipę Amy Henning. Temu elementowi nie pomagał fakt, że całość zaczęła powstawać w stosunkowo innym świecie. Między Soul Riverem a Blood Omen 2 minęło zaledwie 3 lata, niemniej gry zmieniały się wtedy jak szalone. Nie sprzyjało również pogmatwanie fabularne. Scenarzyści najwyraźniej zapomnieli, co stało się w pierwowzorze i wskrzesili niektóre postacie bez większego sensu. Wymusiło to zmiany w całej chronologii serii. Być może dlatego Raziel i Kane nazbyt mocno bawią się czasem w Soul Riverze 2. Jednak co z tego, że wszystko udało się zmieścić w kanonie, skoro nazwy gier są mylące dla odbiorców? Bo osobne tytuły mogą sugerować, że Blood Omen 2 jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej gry z serii. Tymczasem tak nie jest. I rodzi to wiele problemów, bo nagle pojawiają się pytania. Dlaczego ta postać żyje, a Kane jest leszczem w porównaniu do tego, co zaprezentowano w oryginale? Konfundująca kampania marketingowa, nazwy, burzliwy proces twórczy. Zaczynam się dziwić, że ta gra w ogóle wyszła. I nie chodzi mi o jej stan, bo bawiłem się całkiem spoko, ale o to, że wydawca ostatecznie nie zamknął tego projektu. W historii gier jest wiele podobnych tytułów, które przy mniejszych potknięciach były zamykane. Czy to mogła być lepsza gra? Oczywiście. Załóżmy, że twórcy jednak pociągnęli pomysł na skradankę. Moglibyśmy się doczekać czegoś pokroju Batmana od Rocksteady w świecie Nozgod, albo gry w otwartym świecie z elementami skradania. Nie dopatrywałbym się winy w tym, że twórcy nie mieli talentu. Problemem była zbyt mała ekipa, być może źle zaznajomiona z pierwowzorem, zbyt rozwleczony czas produkcji, oddech Eidosu na karku i brak własnego pomysłu na całość. Umówmy się, Blood Omen 2 wydaje się miejscami historią, która miała jedynie zagospodarować kilka wieków między Blood Omenem a Soul Riverem. No i nie zapomnijmy też o braku komunikacji między dwoma studiami pracującymi nad serią. To w końcu główny powód, dlaczego Blood Omen 2 jest tak różny od całej serii. Z perspektywy czasu, gdyby gra miała większy budżet i lepiej zarządzany proces twórczy, najprawdopodobniej nie mówilibyśmy o dziwacznym settingu tej odsłony, a raczej o świeżym podejściu do niezbadanych części Nozgod. Ostatecznie jednego nie można odmówić tej grze. Próbuje eksplorować coś, co wcześniej nie pojawiło się ani w Blood Omenie, ani w Soul Riverach. I w moich oczach jest to ogromny plus. Blood Omen 2 nie jest grą idealną. Nie zdziwię się, jeżeli jej nie lubicie. Czy jest to jednak gra okropna, niezdatna do grania i w ogóle trzeba ją wyrzucić na śmietnik historii? No według mnie nie. Traktuję to jako swoistą grzeszną przyjemność. Gra nie jest dobra, ale też nie jest totalnie zła. Miejscami bywa zabawna, a historia utrzymuje się na jakimś w miarę przyzwoitym poziomie. Co prawdopodobnie, biorąc pod uwagę całe sąsiedztwo innych gier z serii, jest jej największym grzechem. Ta produkcja jest po prostu inna. Czy polecę jej ogranie? Były momenty, że mniej się w niej nudziłem niż w Soul Riverze 2 podczas biegania z jednego końca korytarza na drugi. I nie mówię, że druga przygoda Raziela jest słaba, po prostu stwierdzam, że miejscami jest nudna i monotonna. Więc ostatecznie powiedziałbym, spróbujcie. Dajcie szansę tej dziwacznej przygodzie. Postarajcie się podejść do niej bez uprzedzeń, bo ostatecznie, pomimo licznych wad, bawiłem się tu dobrze. Może nie zawsze tak, jak twórcy to zaplanowali, ale jednak. Trzymajcie się tam i cześć.